Temat wirusa brodawczaka ludzkiego to niezmiernie istotny temat, jeśli mówimy i rozmawiamy o zmianach dotyczących nieprawidłowej cytologii, zmianach dotyczących szyjki macicy. Musimy sobie bardzo jasno i wyraźnie powiedzieć, że w chwili obecnej nie ma diagnostyki szyjki macicy, kiedy mamy wynik nieprawidłowy, bez badania wirusologicznego, bez oceny HPV, czyli Human Papilloma Virus, czyli po polsku wirusa brodawczaka ludzkiego. Dlaczego jest to niezmiernie istotne? Dlatego, że musimy wiedzieć, na jakim etapie jest stan naszej tkanki, która pokrywa szyjkę macicy. Jest to, tak jak powiedziałem i podkreślam, niezmiernie istotne, gdyż pewne procedury, które lekarz wdraża, albo są to procedury zabiegowe, które muszą zostać wykonane już teraz, zaraz, lub wręcz przeciwnie, w nowoczesnym pojmowaniu zmian na szyjce macicy, lekarz nie powinien wykonywać procedury zabiegowej, a wykonać dokładną diagnostykę wirusologiczną, powtórzyć za pewien okres badanie cytologiczne i znowu powtórzyć diagnostykę wirusologiczną, tak abyśmy wiedzieli, czy dana infekcja jest infekcją, która może spowodować zmiany na szyjce macicy, bo wszyscy bardzo dobrze wiemy, że wirus brodawczaka ludzkiego jest przyczyną możliwości wystąpienia raka szyjki macicy.